Mydło początkowo służyło tylko i wyłącznie do prania. Dawniej pranie robiło się na tarce, nie w pralce automatycznej. Trzeba było wrzucić do wody i wykorzystać wodę z mydłem. Jak już porządnie starliśmy, to już jest tak naprawdę najgorsza część naszej pracy, czyli trzeba usiąść na kilka godzin i całe to pranie, które mamy do wyprania, trzeba po prostu porządnie zetrzeć. Zostawiamy pana Adama i wracamy do domu, aby przekonać się, jak samemu przygotować wybrane środki czystości. Na przykład takie do mycia naczyń. Żeby przygotować domowy płyn do mycia naczyń, no, potrzebujemy jakiegoś pojemnika, a także rzeczy, które tak naprawdę każdy z nas ma w domu. Bo będziemy potrzebować soku z 3 cytryn. Do tego szklanka zwykłej soli kuchennej. 1,5 szklanki wody i szklanka octu. Wszystko razem trzeba dokładnie wymieszać. To wszystko teraz przelewamy do garnka i gotujemy jakieś 10 minut na maleńkim ogniu. Masa już wystygła, zgęstniała, to teraz przeleję ją po prostu do butelki. W tak przygotowanym płynie nie ma żadnych toksycznych składników, a koszt jego przygotowania to około 3 zł. Co ciekawe, oprócz mycia naczyń, może nam pomóc w czymś jeszcze. Możemy go wykorzystać do zrobienia domowego płynu do mycia szyb. To jest naprawdę bardzo proste. Do tego będziemy potrzebować soku z połówki cytryny, 0,5 szklanki octu, 1,5 szklanki wody, płynu do mycia naczyń, który właśnie zrobiliśmy. To wszystko razem mieszamy. I proszę bardzo, płyn do mycia szyb gotowy. Zrobienie takiego środka zajmie nam kilka minut, a jego koszt to około złotówki. We własnej kuchni znajdziemy też produkty do zrobienia domowego proszku do zmywarki. Będziemy potrzebować szklankę sody oczyszczonej, 1/4 soli gruboziarnistej i 1/4 kwasku cytrynowego. Ja do tego dodam jeszcze 10 kropli olejku eterycznego. Tutaj mam cytrynowy. To wszystko razem mieszamy. I w zasadzie gotowe. Przekładamy do pudełka i wystarczy 1 łyżeczka na 1 zmywanie do zmywarki. Wsypujemy tam do pojemniczka, tak jak wkładamy kostkę.